Witam Państwa na kolejnym wprowadzeniu do filmu o satanistycznej astronomii i kosmologii. Ten film, który Państwo po tym wprowadzeniu obejrzą, jest to film bardzo szokujący dla kuloziemców i skutkiem tego, kiedy one się pojawiły 1,5 roku temu, była taka reakcja bardzo gniewna, bardzo wściekła, leciały epitety, co niektórzy dostawali naprawdę białej gorączki, ponieważ zajmowali się astronomią, byli miłośnikami i zagorzałymi zwolennikami Układu Słonecznego i Wielkiego Wszechświata. Ponieważ ten film opiera się na faktach, dotyczących życia dookoła jego Kopernika, tutaj dowiemy się z tego filmu, że na przykład był taki jeden hermetysta, retyk, to był jedyny uczeń Kopernika. Zwróćmy uwagę, że oficjalnie nie mówi się, czy on miał jakichś uczniów, że on był tylko sam, tyle się wie, ale on miał niestety swojego ucznia, jednego, jedynego, który miał nazwisko retyk. Tam oczywiście są szereg szczegółów związanych z jego życiem, ale być może jest to właśnie ta przyczyna, gdzie taki, a nie inny człowiek, to dzieło mu powierzono do drukowania, a wcale nie musiało tak być, że zupełnie ktoś inny to pisał, a do zupełnie innych rzeczy mógł też Kopernik dojść, o czym mówiłem we wcześniejszym wprowadzeniu do pierwszego tego filmu z cyklu właśnie tej tajemnej wiedzy, tego satanizmu w astronomii. Tutaj, w tym wprowadzeniu, chcę powiedzieć, że ten film to jest kolejny pat na kuloziemców. Ale płaskoziemcy tutaj niech się specjalnie też nie cieszą, bo jeżeli Układ Słoneczny, czyli Wielki Wszechświat, jest satanizmem, to płaska Ziemia tak samo, ponieważ mapa płaskiej Ziemi jest odwzorowaniem azymutalnym. A więc też rodzajem odwzorowania kartograficznego, czyli odwzorowaniem kuli. A więc siłą rzeczy, jeżeli życie na kuli jest właśnie tym elementem satanizmu, to tak samo płaska Ziemia też jest elementem satanizmu. To jest jakby przełożone na to samo. A więc tutaj co do tego argumentu religijnego, podtekstu, nauki dzisiejszej, astronomii, kosmologii, no to jest wszystko, przykład jest niedwuznaczny. Dzieło o obrotach sfer niebieskich, jak i całe życie tutaj dookoła Kopernika, są takie fakty, z którymi się nie dyskutuje. A znacie na pewno taką zasadę, że z faktami się nie dyskutuje. I tak samo oponenci, którzy się tu przewalali przez 3 lata, no to nic specjalnie nie mogli powiedzieć na ten temat. Owszem, jakieś tam epitety leciały, że to piana na ustach, bicie piany i tak dalej, to była rzecz normalna. Tak zawsze działają demoniści na prawdę. A więc tutaj, jeżeli chodzi o jakąś tam historię 3-letnią, to specjalnie tutaj nikt tego nie dyskutował. Z reguły to pomijano. Wiecie, jak się pomija w dyskusjach zawsze takie argumenty, satanistyczna astronomia i tak dalej. To się robi na takiej zasadzie, że prawda się zawsze przemilcza. A więc zgodnie z tą zasadą dezinformatorzy po prostu nie bili się tu specjalnie. Oni się nie bili, oni szli dalej, tam gdzie mogli gdzieś pływać albo manipulować, to pływali dalej. To po prostu nie dyskutowali. A więc tak to wyglądało przez 3 lata, czyli mamy tutaj płaskoziemców, też powiedzmy, żeby się za bardzo nie cieszyli. Mamy batan na kuloziemców. Film jest dość ciekawy, ponieważ zwraca uwagę na ten religijny charakter Układu Słonecznego. I teraz no, czym jest nauka loty w kosmos, które to muszę jakoś legalizować. No, to jest też element satanizmu, tylko to trzeba jakoś tak umiejętnie zalegalizować, dzieci wychować w szkole, żeby wierzyli w to i owo i tak dalej. Nie? A więc oni muszą
jakoś funkcjonować i jakoś dzieci wychować, żeby wzrastali w tym kłamstwie. No cóż, co jeszcze tutaj warto powiedzieć? W tym filmie zwrócicie uwagę na jeden bardzo ważny detal. Jak z oficjalnej astrologii zrobiono astronomię. To jest bardzo ciekawy szczegół. Jak przerobiono to? Jak to przez kilkaset lat, przez 200 lat wykręcono ten numer? Że właśnie nagle astrologia stała się nauką, która się nazywa astronomia albo kosmologia. A jeszcze tutaj chcę, żeby przy okazji powiedzieć, bo to też wyszło przy okazji tych filmów, wszystkich trzech, bo jeszcze jeden będzie z tego cyklu, wyszła sprawa, czym jest i było w XIX wieku Królewskie Towarzystwo Astronomiczne. Do dzisiaj takie coś jest. Wiecie, co to jest? No, tak się pogrzebało trochę w internecie, tak dość daleko. Słuchajcie, to tak naprawdę jest to loża. A wiecie, co to jest loża? Mam tłumaczyć, jaka jest loża. Ja to specjalnie używam takiego słowa, tak groteskowo może nawet. To jest loża. Wiecie, jaka może być loża. A więc, słuchajcie, to samo jest w dziedzinie nie tylko astronomii, ale też nauki. Te wszystkie naukowe towarzystwa królewskie, bo to praktycznie tam z tej Anglii to wszystko tak emitowało na całą Europę, no to to były też loże. Ja nawet sam doszedłem do tego, że Komitet Centralny Związku Radzieckiego, to jest organizacja oczywiście polityczna, to też była loża. Na to nawet są papiery, gdzie Chruszczow się wypowiada na temat właśnie iluminatów, masonerii, tam sobie wykłady robili, a w końcu sobie walnęli pieczątkę w formie kropki na ostatnim dokumencie. No akurat ten film był na YouTubie, zrobiłem stop klatkę. Na tym filmie na YouTubie to tak dość fragmentarycznie powiedziano tam, o czym mówił ten Chruszczow, ale ja sobie zrobiłem stop klatkę i przeczytałem te dokumenty radzieckie, właśnie te stenogramy z tych posiedzeń. Później się okazało, że to jest loża. A więc to wszędzie tutaj funkcjonują loże i w kwestii nauki tak samo funkcjonują loże. I one decydują, jak co ma wyglądać. A jeżeli jakiś naukowiec coś tam za dużo zacznie trochę chlapać, no to on już jest zmuszany do milczenia na różne sposoby. Jest jedna anglojęzyczna strona w internecie, która mówi, że szereg naukowców zostało pozbawionych życia w tajemniczych okolicznościach. A więc widzimy, jak to wszystko wygląda i tu są dwa tory. Propaganda, czyli wychowanie od małego w satanizmie. A druga sprawa, jak ktoś tam zacznie za dużo brać pod szpic, bo to nie jest sztuka, żeby się nie połapać, że żyjemy w kuli, albo że nauka coś serwuje bajki. Ja nawet Państwu tutaj też muszę podziękować, że jak piszecie komentarze na temat niebocentryzmu czy innych, to też dużo cennych komentarzy jest. No i sami mówicie, że no nauka serwuje bajki. Są bardzo proste metody właśnie określenia, gdzie żyjemy. Nawet nie trzeba sprzętu optycznego, sprzętu geodezyjnego. Nawet to jest niepotrzebne, ale to wszystko będzie w odpowiednich filmach. A ja ze swojej strony tutaj zachęcam Państwa do tego obejrzenia tego filmu. On jest taki niezbyt długi, ale bardzo treściwy. No i po prostu do podjęcia jakichś, powiedzmy, no, decyzji, przynajmniej myślowych, które by wskazywały na to, co to jest. I jaka ta treść i temat tego filmu, który będzie tutaj po moim przemówieniu. Co jeszcze powiem ciekawego? Te filmy wśród niektórych osób zrobiły duże wrażenie. I wiecie, co się stało? No wiadomo, człowiek, jeżeli znajdzie coś ciekawego, to on stara się wrzucić to na jakieś forum i to omawiać. I wiecie, co się stało? To już akurat śledziliśmy. Takie było jedno forum tak zwanego poszukiwacza prawdy. On tak szukał prawdy, że tam i nagle to znikło z tego forum. Ale dokładnie zanim znikło, no to było
ktoś, jakaś osoba szczera, no, wrzuciła to, zrobiła post temat i tak dalej, satanistyczna astronomia, no i tu wiadomo, dyskusja tego. No to nagle się pojawi jakiś znikąd, jakiś awatar, w ogóle, który wcześniej nie był na tym forum i on nic nie pisał. I on od razu tutaj robi, staje na rzęsach, żeby w ogóle do tej dyskusji w ogóle nie doszło na ten temat. Na temat tego filmu, na temat tej argumentacji. W ogóle. A więc to jest bardzo ciekawa sprawa. Więc widzimy, że się tam pojawiają w trakcie, jeżeli ktoś gdzieś tam pójdzie na jakiś forum, tak zwany dyżurny. On jest taki dyżurny, że on tu pilnuje, żeby nie było dyskusji na ten temat. I tak praktycznie się dzieje na różnych forach. Tam, gdzie jest jakaś prawda się pojawia, no to jest od razu się znajduje tak zwany umyślny, który to pilnuje, żeby na ten temat już nie dyskutowano. Ale akurat mój blog jest pozbawiony właśnie takich umyślnych, ponieważ no ja tutaj moderuję te komentarze i tak dalej. Tam to trochę było też wyzysk i tak dalej, to się wszystko powyżynało, ale właśnie prowadzi się tam na tym moim blogu dyskusja na temat niebocentryzmu i na temat astronomii. No i słuchajcie, chyba się kroi jakiś film, bo no sprawa płynie, czyli jak rzeka. Czyli ta kwestia astronomii, tych wszystkich zjawisk astronomicznych, które powiedzmy astronomia stara się uniknąć jak ognia. Ona może dyskutować o różnych rzeczach i tak dalej, ale pewne rzeczy, chodzi o promienniki Słońca i Księżyca, które widzimy na przyrządach i widzimy je czasami gołym okiem. Czasami się one pojawiają, to taki szczegół powiedzmy, nie? Ale głównie chodzi o to, żeby Państwo to zwrócili uwagę na to, co jest oficjalnie, jest to element religijny. I to właśnie ten film, który po prostu będzie po tym moim przemówieniu, będzie o tym traktował. Także no, na zakończenie 3 lata minęło, nie było specjalnej dyskusji, ponieważ no, zasada jest prosta. Prawda się przemilcza. To tyle, dziękuję i zapraszam już na film. Witam Państwa na kolejnej części teocentryzmu. Dzisiaj mamy satanistyczną astronomię. Wszechświat, wszechczas. Oczywiście ja już na ten temat mówiłem we wcześniejszym filmie, natomiast tym razem zwrócimy uwagę na jeden detal, który nam wyjaśni, jak wszystko do tego doszło, jakie były okoliczności tego, jak Kopernik wsunął do swojej działalności, do swojego dzieła astrologię, czyli satanizm. To jest to pytanie, jak to się stało, że dzisiaj mamy satanistyczną astronomię. I musimy się przyjrzeć tłu historycznemu czasów Kopernika. Przeczytajmy. O tej rewolucyjnej teorii Kopernika, która tak diametralnie zmieniła nasze wyobrażenia o świecie, być może nigdy nie dowiedzielibyśmy się, gdyby nie zaangażowanie pewnego astrologa. Tylko bowiem dzięki namowie entuzjasty sztuki czytania z gwiazd Jerzego Joachima Retyka, jedynego ucznia Kopernika, mogło się ukazać drukiem o obrotach ciał niebieskich. Wydrukowany egzemplarz autor otrzymał dopiero na łożu śmierci. Uczeń 3 lata przed śmiercią Kopernika opublikował własną pracę Narratio Prima, w której spopularyzował teorię mistrza. Retek był austriackim mistykiem, synem alchemika, astrologa i magika, który został ścięty za uprawianie czarów. Studiował matematykę w Zurychu, gdzie poznał Paracelsusa, a później został profesorem uczelni w Wittenberdze. To właśnie Retykowi Kopernik powierzył dzieło swego życia. Światu miał ujawnić nie kto inny, jak ów gorący zwolennik astrologii. Proszę bardzo, mamy takie okoliczności, teraz zobaczymy dalej. W starożytności nie występowało rozróżnienie między astronomią a astrologią w dzisiejszym rozumieniu tych pojęć. Astrologia była wówczas wyżej ceniana jako nauka, astronomia była jedynie jej nauką pomocniczą. Mikołaj Kopernik we wstępie do swojego epokowego dzieła o obrotach pisze o nauce, którzy jedni zowią astrologią, inni astronomią, a wielu spośród starożytnych szczytem matematyki. Dopiero usunięcie w XVIII wieku katedr astrologii na uniwersytetach, m.in. Uniwersytet Jagielloński, zapoczątkowało zapchnięcie jej do roli pseudonauki. I tu mamy praktycznie istotę tego filmu, ponieważ w ten sposób, że usunięto astrologię,
to została astronomia z korzeniami diabelskimi. To jest istota tematu. W ten sposób została astronomia, ale miała już korzenie astrologiczne, czyli satanistyczne. Tak zostało to do dzisiaj. Później przez 400 lat tylko to legalizowano dalej. Pierwszym legalizatorem tutaj w tym momencie był Kopernik. Jak mamy takie źródła? Tych źródeł jest bardzo dużo, wszystko będzie zalinkowane. Teraz idziemy dalej. Co z tego wynika? Mamy porównanie. Starożytny satanizm, mamy satanizm Kopernika, który został ten starożytny wpięty do Kopernika, i mamy nowoczesny satanizm, tak zwany galaktyczny. Do czego tutaj to porównanie się sprowadza? Do jednego zdania. Satanizm istniał zawsze, czyli negacja Boga i jego dzieła stwórczego. Ideologiczny cel satanistów. Dlatego astronomia to ich bastion. I dlatego w internecie, jak spotkamy, najbardziej zagorzali zwolennicy życia na zewnątrz Ziemi, to właśnie tak zwani miłośnicy astronomii. Można powiedzieć miłośnicy astrologii, ale się do tego nikt nigdy nie przyzna. Teraz idziemy dalej, bo nam się to za chwilę przyda, do jednej rzeczy. Jest część ludzi wierzących i ma w autorytecie Biblii. Dlatego zobaczmy porównanie. Bardzo proste. Mamy tutaj satanistyczną lipę, niesprawdzalną, no prawie niesprawdzalną, ale przekazywaną przez ścianę autorytetów. I mamy Biblię, którą każdy może przeczytać. To jest cytat Septuaginty. Ja przeczytam ten werset. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniące. Większe światło dla regulowania dzień i mniejsze dla regulowania nocy. Oraz gwiazdy. To jest istota sprawy. Czyli Słońce nie jest gwiazdą. Czyli Biblia nam mówi, że Słońce nie jest gwiazdą, a sataniści nam mówią, że Słońce jest gwiazdą. To są takie galaktyki i tak dalej. I takie różne bajki tam wciskają, satanistyczne. Ale my idziemy dalej. Wnioski. W czasach Kopernika astrologia, czyli satanizm, była nauką podstawową i powszechną. Usunięcie 200 lat po Koperniku astrologii, czyli satanizmu, z katedr Uniwersytetu Jagiellońskiego spowodowało, że astronomia została oficjalnie wyczyszczona z satanizmu, ale zostały jemu korzenie starożytnego egipskiego hermetyzmu i ten stan istnieje do dzisiaj. Trzeci. Wymiana pokoleń przez 400 lat legalizacji satanizmu w formie astronomii spowodowała, że niewielu wie, że korzeniem obecnej astronomii jest satanizm. Idziemy dalej. Punkt piąty. Brzmi jak paradoks, ale największymi obrońcami satanizmu i tym samym życia na zewnątrz Ziemi z reguły są tak zwani miłośnicy astronomii albo amatorzy astronomii. A w rzeczywistości to zdeklarowani sataniści. Oczywiście w internecie. Obecna astronomia uprawia tak zwany satanizm galaktyczny, ukrywając w ten sposób swoje diabelskie korzenie. I hasło brzmi: satanizm istniał zawsze, co jest aktem wrogości względem Boga Wszechmogącego. Punkt siódmy, pytanie retoryczne. Czy jesteśmy w stanie wypiąć się z satanizmu, chociażby ideologicznie? I mamy odpowiedź dla satanistów jeszcze, no bo jeszcze to pozostało. Proszę bardzo. Niebocentryzm istniał od wieków, można powiedzieć, istniał od początku i był od początku wśród starożytnych kultur na całej Ziemi. Bardzo ważne zdanie przed chwilą powiedziałem. On istniał zawsze wśród kultur starożytnych na całej Ziemi. Po czym my to wiemy? My to wiemy z tak zwanej symboliki, którą nazywamy mandalą. Mandala jest to symbolika życia w środku. Jest to model życia w środku, czyli model niebocentryzmu, tylko że starożytny. Tu mamy nowoczesny, tu mamy jaki? Tu gdzie jest kursor, po lewej dolnym rogu? To jest aborygeński, czyli australijski motyw życia w kuli. Meksykański motyw życia w kuli, Bóg jest w środku. Tutaj mamy też Boga w środku. Buddyjski, czyli mamy Tybet, proszę bardzo, w Tybecie mamy tybetański model życia w kuli. Tu mamy akurat XIX-wieczny model, a tu mamy słowiański, słowiańską mandalę,
czyli nasze tereny. To jest polska mandala, akurat z blogu Białczyńskiego. A więc widzimy, taka jest odpowiedź dla satanistów, że niebocentryzm istniał zawsze, istnieje i będzie istniał. Także ja na ten temat mandal jeszcze zrobię szerszy film. Ja tylko w ten sposób zapoczątkowałem jakby jeden z kolejnych filmów. Także dziękuję bardzo i do następnego razu.